118 milionów złotych, 3 kadencje, 12 lat. To podsumowanie Pani kadencji. Która z tych kadencji dla Pani była najważniejsza i jak one wyglądały? Te wszystkie kadencje dla mnie były bardzo istotne. Rzeczywiście 12 lat poza mną. I każda kadencja była narysowana na jakieś konkretne działania. Podczas pierwszej, 2006-10, nastawiliśmy się jako samorząd na realizację inwestycji wodociągowych, dlatego że niecałe 15% miejscowości w gminie było zwodociągowanych. To się udało podczas pierwszej kadencji. Natomiast na przestrzeni tych trzech były takie sztandarowe inwestycje, z których ja szczególnie jestem bardzo zadowolona, chociażby budynek ratusza, gdzie służą wszystkim, mimo takiej małej krytyce. Myślę, że wszyscy się już przyzwyczaili, nie wyobrażają sobie poprzedniego obiektu. Przebudowa zalewu też jest inwestycją dosyć istotną i modernizacja kina, gdzie rzeczywiście na tą inwestycję otrzymaliśmy rekordowe dofinansowanie, nie 95% środków kwalifikowalnych, więc jeszcze w żadnej inwestycji do tej pory takiego dofinansowania nie mieliśmy. Te 118 milionów to są środki wydane tylko i wyłącznie na inwestycje. Gro pozyskanych środków zewnętrznych, chociaż to dofinansowanie było w różnej wysokości od 70, 66 czy nawet 95, o których wspomniałam. Te wszystkie inwestycje myślę, że dobrze służą ludziom, służą naszemu społeczeństwu i to jest ogromna satysfakcja, że po 12 latach mogę oddać urząd burmistrza, oby w dobre ręce i odejść z satysfakcją. To były flagowe takie inwestycje, o których Pani wspomniała, ale były też takie, które nie widać ich lub ludzie korzystają z nich na co dzień, typu właśnie chodniki, typu kanalizacja. To również wydarzyło się w tym okresie czasu, bo z tego co wiem, chyba pierwsza kadencja była takim zalążkiem rozwoju gminy. Tu ma Pan rację, dlatego że przeprowadzenie wodociągów w tak dużej ilości we wszystkich miejscowościach spowodowało, że i nowych dróg spowodowało, że gmina zaczęła się rozwijać, powstawały nowe budynki, a to również wiąże się z nowymi opłatami podatkowymi, więc zwiększyły się również dochody gminy. Mnóstwo dróg, ta trzecia moja, ostatnia kadencja, to była pod hasłem dróg gminnych. I myślę, że się udało, dlatego że tych dróg gminnych powstało bardzo wiele, a nawet i ostatnio położyliśmy ponad 8 km dywanika. Te drogi, te inwestycje w infrastrukturę drogową, wodno-kanalizacyjną spowodowały rozwój naszej gminy. Wydaje się również, że Zwolej w tych ostatnich 12 latach stał się też taką, może nie kolebką, ale na pewno takim wyrazistym punktem na mapie byłego województwa radomskiego pod kątem kultury. Tu dużo się działo, na pewno dużo wydarzeń kulturalnych w Domu Kultury. Teraz już w nowym kinie Świt pewnie będą się odbywały tego typu imprezy, jak również naprzeciwko ratusza. Dziś ginie już, w zasadzie zginęła scena sprzed urzędu, powstaje fontanna. Proszę powiedzieć, czy te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce, w jaki sposób one zostały zapoczątkowane w tej kadencji, rozwijane? No i jakby Pani to widziała, być może następca będzie chciał to kontynuować w przyszłych latach. Myślę, że to, co jest dobre, to i to należy podkreślić, kolejni włodarze kontynuują. Ja przywiązuję szczególną wagę do kultury. A żeby ta kultura się rozwijała, to też muszą być obiekty, więc mamy przebudowane kino, mamy wyremontowany i przebudowany Dom Kultury, placówki bibliotek, świetlice wiejskie, to są punkty, gdzie spotykają się ludzie, gdzie są pracownicy, którzy mogą pracować z dziećmi. Taką naszą chlubą Zwolenia jest z pewnością Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta, która
promuje nasze miasto i nie tylko miasto, ale myślę, że cały kraj, również i za granicą, bo ma niewątpliwie bardzo, bardzo duże osiągnięcia. Taką sztandarową imprezą rokrocznie, cyklicznie organizowaną są imieniny Pana Jana, gdzie na przestrzeni tych 12 lat nawet jako produkt turystyczny otrzymał pierwsze miejsce. I szereg imprez, które realizuje Dom Kultury, Muzeum Regionalne. Cieszę się, że jednak nie doszło do likwidacji Muzeum Regionalnego. Mamy teraz nową obsadę kadrową, z której jestem bardzo zadowolona i myślę, że też będzie to takie miejsce, gdzie będzie można tą naszą tradycję, kulturę z Wolenia nie tylko pokazać. Na pewno jest taka rzecz z tych 12 lat, którą Pani szczególnie zapamiętała. To nie wiem, inwestycja, wydarzenie, rzecz. No, jeżeli sięgnę wstecz te 12 lat do tyłu, to jednak dla mnie najważniejszą inwestycją to była budowa ratusza. Dlatego, że wielu burmistrzów czy moich poprzedników niejako przymierzało się do realizacji tej inwestycji, ale to była bardzo ryzykowna inwestycja. Pamiętam nawet, kiedy podczas narady dyrektorzy moich szkół mówili, ale pani burmistrz, jest końcówka kadencji, jak pani podejmie decyzję o budowie ratusza, to może być nieciekawie podczas wyborów. Wtedy byłam tak zdeterminowana, że gdybym nawet wtedy wiedziała, że nie zostanę wybrana na następną kadencję, to jednak ta decyzja zapadła na tak, a jednak okazało się, że szczęśliwie. Stowarzyszeń, organizacji pozarządowych mamy na terenie miasta i gminy sporo. Chociażby moje dziecko, Uniwersytet Trzeciego Wieku, bardzo prężnie działa z Woleń Biega, Grupa Rowerowa, Stowarzyszenie Jasieniec. No jest mnóstwo tych stowarzyszeń, stowarzyszenia również sportowe. I łącznie z Radą staramy się pomagać znacząco finansowo. Bo jeżeli chodzi o dofinansowanie stowarzyszeń, to jest to kwota blisko prawie 400 tysięcy rocznie, gdzie przekazujemy na rzecz rozwoju sportu w Zwoleniu i organizacji działających na naszym terenie, organizacji pozarządowych. I jest to bardzo ważne, bo to jest inwestycja w człowieka, to jest inwestycja w rozwój sportu, a musimy przyznać, że jednak osiągnięcia co niektórych organizacji pozarządowych, sportowych są szczególne, nawet o Orlentach, o których pan redaktor wspomniał. Mówimy tu o samych plusach tak naprawdę kadencji. To wypadałoby dla równowagi powiedzieć może nie minusów, ale co było najtrudniejsze? Współpraca z Radą, współdziałanie właśnie ze stowarzyszeniami, czy realizacja jakichś inwestycji? Co było takim, może nie minusem, ale być może coś, co Pani też również zapadło mocno w pamięci, takiego może niedobrego, może negatywnego tej kadencji? Tych trzech kadencji, bo o nich rozmawiamy. Musiałabym mocno odświeżyć pamięć, bo nie przywołuję takich momentów. Nie. Jeżeli chodzi o Radę, to jest chyba wzorcowa współpraca i życzyłabym, żeby kolejna również, a myślę, że tak będzie, w taki sam sposób współpracowała z moim następcą. Natomiast takich trudniejszych rzeczy nie udało nam się zmodernizować do końca oczyszczalni ścieków, a jest projekt. Zresztą tych projektów zostawiam sporo przygotowanych, tak, że jeżeli tylko znajdą się środki, będzie możliwość aplikowania o środki zewnętrzne, bo nie sposób realizować inwestycje z własnych pieniędzy, to następcy będą mogli to realizować. To jest oczyszczalnia ścieków, to jest przebudowa stadionu, gdzie też już jest projekt z pozwoleniem na budowę. Aplikujemy, w tej chwili są złożone wnioski na boisko szkolne przy Szkole Podstawowej w Zwoleniu, Sycynie, one są w Ministerstwie Sportu jeszcze nie rozstrzygnięte. Mamy nadzieję, że będą pozytywnie. Aplikujemy o kolejne drogi, o jedną z odnów wsi. I myślę, że to gdyby udało się zrealizować te projekty, o których mówię, to już można by było zapiąć te inwestycje główne i skierować działania
takie prospołeczne, bo to jest też bardzo istotne z tego, co słyszę, pomoc czy wspieranie seniorów, realizację szeregu programów, które wychodzą naprzeciw, nawet o czym pan redaktor wspomniał, a realizacja programu, który w tej chwili jest w toku, pomoc osobom z otępieniem? Otępiennym, tak to było. Dysfunkcją pewnie. Tak. Opowiada pani to w taki sposób o tych wszystkich inwestycjach, o tych 12 latach, o tym, co się udało zrobić, czego jeszcze się nie udało zrobić, jakie są plany. Czy nie szkoda pani tego wszystkiego? Takie pytania padają, czy nie szkoda? Myślę, że nie. Ja jestem tak usatysfakcjonowana tymi dokonaniami wspólnymi, bo to nie są tylko moje dokonania, to są dokonania Rady, to są dokonania pracowników i również społeczeństwa, bo posiłkujemy się zawsze uwagami, jeżeli one są i krytyką, jeżeli są one konstruktywne i zmierzają w dobrym kierunku, to zawsze staramy się to wykorzystać. Ja tylko współczuję swoim pracownikom, bo przy takim samym składzie osobowym, jaki był w momencie, kiedy objęłam 12 lat temu funkcję Urząd Burmistrza, pracujemy prawie że obecnie, a pracy mają, myślę, 4 razy więcej, więc to nie jest tylko złożenie wniosku. To jest złożenie wniosku, to jest rozliczenie, przeprowadzenie każdej inwestycji, więc to jest ogrom pracy. I czasem zastanawiam się, bo też i kobiety kandydują i młode matki, to nie jest funkcja dla matki z małymi dziećmi, bo człowiek nie ma życia rodzinnego. I powiem szczerze na pytanie, czy pani nie szkoda, powiem, że wydaje mi się, że wystarczy. Już najwyższa pora, żebym mogła poświęcić się rodzinie, która też z niecierpliwością na to czeka. To no, tak, na zakończenie. Czego by pani życzyła tak naprawdę swojemu następcy, burmistrzowi, który po 19 listopada obejmie funkcję burmistrza? Czego pani życzyła takiemu burmistrzowi? Życzyłabym i życzę, żeby ta współpraca z Radą przebiegała tak jak do tej pory, bo to ma ogromne znaczenie, kiedy nasze sesje trwają 20 minut. Życzyłabym uznania społecznego, życzyłabym wzajemnego szacunku, bo to jest bardzo istotne w relacjach z mieszkańcami, z radnymi. I żeby gmina w takim samym tempie rozwijała się jak do tej pory. Dziękuję bardzo. Proszę uprzejmie.